Witam Was, moi drodzy, na kanale MMA VIP. Dzisiaj szczególny przekaz. Cały polski internet domaga się walki Najman versus Murański. Ja nie do końca rozumiem, z czego to się bierze, bo no, i syn, i tata Murańscy to persony, które moim zdaniem nie zasługują na żadną atencję, na żadne zainteresowanie. I tak jak kilka dni temu powiedziałem, gdybym ja osobiście miał to oceniać, to nawet na złotówkę nie zasługuje gaż. Natomiast no nie mogę przejść obok i nie zauważać tego, co dzieje się w przestrzeni internetu. Jeżeli ja wrzucam wideo o czymkolwiek innym, a 3/4 komentarzy to Marcin, prosimy Cię, rozpierdol Murańskiego, Marcin, usadź go na dupę, chcemy walki Najman-Murański, no to nie mogę przejść obojętnie obok tego. Dzisiaj wychodzę Wam wszystkim naprzeciw. Złożę mu ofertę najlepszą, jaką może dostać. Tutaj na stole jest 100 tysięcy złotych. Murański ostatnio w jednym z wywiadów po Fame MMA poddał wątpliwość wypłacalność organizacji MMA VIP. No więc dzisiaj zadamy kłam tym stwierdzeniom. Te pieniądze w dniu dzisiejszym mogą być zdeponowane u notariusza. Murański, nie będę Ci w tym miejscu ubliżał, bo występuję jako promotor. Choć powinienem pojechać z Tobą jak z... Dobra, zahamuję tutaj w tym miejscu. Nie będę Ci ubliżał, bo i tak ubliża Ci już cała Polska. Mógłbym zrobić tutaj duży wywód na temat Twój i Twojego syna, ale pozostanę tylko na tym, że do dziś, jak włączam Twój trening medialny, instruktora Krav Magi, to zastanawiam się, czy na pewno wyłączyłeś wszystkie urządzenia elektryczne na tym trawniku, bo w pierwszej myśli, jaką miałem, gdy to zobaczyłem, to myślałem, że Ci po prostu pierdolno prąd, 300 V, gdzieś jakieś przebicie na tym trawniku było, bo tak generalnie ten trening wyglądał. No, później się przekonałem, bo kilka osób potwierdziło, że faktycznie Ty tak trenujesz. Okej, dobra, zostawiamy to. Na stole jest 100 tysięcy złotych, jest to garza przeznaczona dla Ciebie. Ja moje 500 000 wypłacę sobie sam z pay-per-view. No i teraz tak, sprawdźmy proszę, bardzo Cię proszę. Dla przykładu buseteczki, bardzo proszę. Murański, te pieniądze jeszcze dziś mogą trafić do notariusza. Wystarczy, że któryś z Twoich agentów albo Ty sam potwierdzisz gotowość takiego pojedynku na imię Murański. Jeżeli wygrasz, cała stuwa jest Twoja. Jeżeli przegrasz, jest Twoja połowa, 50 tysięcy. Chcieliście tego, wychodzę Wam naprzeciw. Bardzo proszę, macie to. Serdecznie Was pozdrawiam i z fartem. A co z pieniążkami teraz? Mój Boże, najważniejszy. Czekaj, jest złoty wór! Pieniądze idą do złotego wora. Nie mogło to się inaczej zakończyć. Pieniądze wędrują do złotego wora. Teraz wszyscy już wiecie, że na końcu tej drogi jest złoty wór z garzą dla Murańskiego. Murański, jeżeli chcesz, do złotego wora zapraszamy.